Archeologia. Proszę, pułkowniku, pozwólcie zameldować. Mówcie. Michał Grzesia. Znowu nadaję. Nie most na rzece Kłaj, tylko most na rzece Delwin. Głazach osadzono pal kamienny, drewniany, tak. I był most drewniany przez to, bo most musiał istnieć, przecież jak ludzie chodzili wcześniej. Ale to też jest daleko idąca teoria, ale ona jest... Prawdopodobna. Jest ciekawa. Albo ciekawa. Ja to myślę, że oni na tym, że to był stół i oni tu w brydża grali po prostu. Nasz architektoniczny fragment z kamienia pochodzi ze szczytu przedpiersia mostu i datowany jest na okres nowożytny. Możliwe, iż ułożono go w czasie renowacji mostu, która miała miejsce w 1994 roku. Jaki piękny ptaszek się nam tutaj znalazł. Jak masz na imię ptaszek? Ptaszek ciapaszek, ptaszęty ciapatnięty. I nasz artefakt. Most na rzece Delwin. Opowiemy sobie teraz, z jakich elementów architektonicznych składał się most. Średniowieczny most składał się z łęku, a łęk był zbudowany z długich kamieni, które zwane są klińcami, czyli łęk był zbudowany z klińców, a największy kliniec znajdował się na szczycie łęku i nazywał się zwornik, czyli największy kliniec znajdujący się na szczycie łęku nazywa się zwornik i służy on do podtrzymywania sił ściskających. A całość była budowana przy pomocy krążnicy, czyli takiego półkola wykonanego z drewna, na którym to budowano łęk. W tym przypadku ten łęk miał rozpiętość 4 metrów. Proszę, tu jest bezgłowie, podstawa łęku, a tutaj już jest łęk. Żelazny element połączony z murem
pozostałość kraty czy zapory, która tutaj znajdowała się pod tym sklepieniem łukowym. Rzymianie byli mistrzami, jeżeli chodzi o trwałe posadowienie filarów mostowych. Z takich filarów składały się przesła mostowe. I teraz spróbuję opisać, jak przygotowywano teren do budowy takiego filaru. Wiadomo, że taki filar musiał znajdować się w wodzie, więc trzeba było osuszyć ten fragment rzeki, aby posadowić na nim konstrukcję. W związku z tym używano bardzo szczelnych palisad do osuszenia tego miejsca. Następnie, jak już to miejsce zostało osuszone, wkopywano się w głąb i na dnie takiego miejsca wbijano drewniany pal, a następnie wypełniano dół kamieniem bądź cegłą i dopiero na to posadowiano filar mostowy. W okresie rzymskim takie filary potrafiły osiągać powyżej 50 metrów wysokości. Naukowy, chyba najbardziej nienaukowy sondaż. To jest właśnie dotykowo. Dawaj tutaj, kurde, spadę. Ty stary, co tutaj mamy? To mamy taki bruk kamienny. Bruk kamienny wykonany z otoczaków, kostek kamienia oraz płyt kamiennych, miał za zadanie wzmocnić konstrukcję mostu. I tutaj tak samo, to jest jakaś płyta kamienna. Tutaj jest jakaś posadzka, coś co być może poziomizowało teren i po prostu działało jak tama dla jakiegoś transportu rzecznego, dla jakichś drewnianych łodzi. W czasie remontu, który sponsorował Rada Miasta Kanty Mit, utwardzono tym betonem sufit ściany arkadowej. Prawdopodobnie był naruszony i postanowiono go betonem wzmocnić. Most do dzisiaj nie stracił swej funkcjonalności i nadal pełni rolę łącznika komunikacyjnego. Czekaj, mamy coś, jakąś beczkę. Cienki materiał w każdym bądź razie, który się ciągnie na taki metr wzdłuż tego wspaniałego wykopu. Kopiemy dalej, żeby sprawdzić, co to jest takiego. Jakby to powiedzieli starożytni Czesi, yo motherfucker, mamy ten wspaniały zabytek. Naszym patronem medialnym jest polski portal historyczny historykon.pl. Historia w zasięgu ręki. Okno. To jest okno. Wydawać by się mogło, że to jest normalne okno, ale to nie jest normalne okno. To jest okno wiedzy. Okno poznania dobrego i złego. Okno życia i śmierci. I teraz gra w skojarzenia. Wyobraźcie sobie moją mordę w tym oknie. W oknie poznania dobrego i złego. Jak sobie skojarzycie moją mordę i to okno, to musicie sobie na 100% przypomnieć o tym, żeby oglądać następny odcinek. A potem robicie to, co natura wam
podpowiada, żeby robić. Sub lub łubu dub.